dobry wszystkim. Zapraszam bardzo serdecznie na drugą część podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kasynie huty imienia Lenina. Kasyno huty imienia Lenina jest to, tak jak zachęcałam na zakończeniu poprzedniego podcastu, miejsce, które ma bardzo ciekawą historię. Ono zostało otwarte w 1958 roku w budynku S Centrum Administracyjnego Huty imienia Lenina, czyli tutaj od razu chcę zrobić dygresję. Pamiętajmy, że huta miała dwa budynki, S-kę i Z-kę. Z-ka, czyli tak zwany zarząd, miejsce, gdzie siedzieli najwyżsi urzędnicy, włącznie z dyrektorem huty, i S-kę, czyli budynek socjalny, gdzie właśnie mieściło się kasyno, sala teatralna, to był taki budynek bardziej dla pracowników huty w dostępności. Też warto wiedzieć, jak już jesteśmy przy tych budynkach SC i ZC, że są to perły architektury socrealistycznej w Polsce. Doskonały projekt Janusza i Marty Ingardenów, świetne wnętrza Mariana Zygmunda. Niestety dzisiaj niewiele z nich się zachowało w takiej doniosłości, natomiast wiele jednak przetrwało i po prostu też czy klatki schodowe, czy żyrandole, metale, plastyka ogólnie przetrwały. Warto to podkreślać, warto na to zwrócić uwagę, że mamy w hucie taki naprawdę zabytek o takiej doniosłości. Ale wracając do tego kasyna. To kasyno z założenia zostało przewidziane, żeby podejmować w nim różnych gości zagranicznych, oczywiście z tej naszej strony żelaznej kurtyny, z tej wschodniej, dygnitarzy, prominentnych polityków, którzy wizytowali hutę w okresie PRL-u dość powszechnie. To była taka wizytówka tego systemu, tak jak wspomniałam w pierwszym podcaście, najpierw sztandarowa inwestycja planu sześcioletniego, potem taka wizytówka po prostu systemu, jak ten system się rozwija, jak on buduje, jak on pracuje. Dlatego była często pokazywana i żeby podejmować tych wszystkich polityków, urzędników, jakichś dygnitarzy, dostojników, przewidziano właśnie kasyno, stąd mamy rozliczne zdjęcia, gdy ci urzędnicy wysokiego i niskiego szczebla się stołują, zaraz będę o tych zdjęciach mówić. Natomiast, co ważne, w kasynie urządzano także imprezy okolicznościowe, czy to z okazji Dnia Kobiet, czy jakieś bale karnawałowe, święta okolicznościowe, takie jak na przykład przechodzenie na emerytury jakichś znanych, wysoko postawionych pracowników kombinatu, mikołajki, które też organizował Dom Kultury Huty imienia Lenina, czyli dzisiejszy Ośrodek Kultury imienia Norwida. Też Dzień Dziecka, wiadomo, olbrzymi zakład pracy. Przypomnijmy, w szczytowym okresie to jest 38 tysięcy ludzi zatrudnionych w tymże zakładzie, posiadających rodziny, posiadających dzieci. Więc jeżeli takie mikołajki organizowano, no to trzeba wspomnieć o tym, że były to organizacje w turach, że to nie jeden dzień i wszystkie dzieci miały mikołaja, tylko po prostu na przykład do danego wydziału w danym dniu dzieci przychodziły do takiego kasyna, czyli bardziej tutaj mówię oczywiście kolokwialnie do kasyna, ale bardziej przychodziły do sali teatralnej, która mieściła się przy kasynie, właśnie też w SC, i miały tam jakąś akademię, podarunki. Właśnie był ten Mikołaj, można było wolny, po prostu miły dzień tam z tej okazji spędzić. I co jest ważne też, w pierwszym okresie działalności kasyna huty imienia Lenina, czyli właśnie w tej końcówce lat 50., przez lata 60., tu patrzymy, co konsumenci mogli zjeść w takim kasynie, bo w nim również można było po prostu przyjść i zjeść, gdy oczywiście nie było nic oficjalnego. Na przykład, tu jest takie przykładowe menu wyciągnięte dla Państwa. Zupa kalafiorowa z ryżem, rosół, bacz z krokietem, bulion z jajkiem, z dań barowych, flaczki z parmezanem, wątróbkę, gulasz, bigos, fasolka po brytońsku, ozorek w sosie chrzanowym, kiełbaskę z rusztu, paprykarz, sielęcy, żeberka.
W karcie dań znajdował się też bogaty wybór mięs i dań jarskich. Z napojów polecano kompot jabłkowy, wodę mineralną, muszynianka, herbatę i kawę parzoną, uwaga, po turecku. To zaraz też wyjaśnię młodszym słuchaczom, o co z tą kawą po turecku chodziło. Proszę zwrócić uwagę, że to menu jest już bardziej elegantsze niż oczywiście menu na stołówce. To jest już, powiedzmy, taki lokal, gdzie się szło, gdzie się jadło i to się jadło już za grubsze pieniądze, ale też lepiej, w elegantszym otoczeniu też. I co ciekawe, były też takie kiermasze świąteczne, będę zaraz o nich opowiadać. Kawa po turecku to jest też bardzo ciekawe, bo jak się zapytałam studentów, którymi kiedyś miałam możliwość tutaj pracy przy kulinariach nowochódzkich, co to jest ta kawa po turecku, to nie byli w stanie za bardzo się dowiedzieć. Co więcej, gdy pokazałam im taki slajd, takie zdjęcie, gdzie jest ta kawa podana po turecku i zapytałam, jak myślicie, co w takim razie, co to jest za napój? To też nie byli w stanie się zorientować. Myśleli, że tam jest może jakaś Coca-Cola, może jakiś rum i tak dalej. Różne były luźne skojarzenia. Natomiast kawa po turecku to jest oczywiście kawa parzonka po prostu. W szklance, od której parzyły się dłonie, więc zwykle te koszyczki nasze popularne. I co ważne przy tej kawie po turecku też jest, ona tu w menu figuruje jako taki luksus, bo rzeczywiście tak. I pamiętajmy, że przez okres PRL-u ta kawa to był taki luksus. I jak się posłucha pań, które pracowały, czy to w kasynie, czy to w pierwszych nowochódzkich kawiarniach, tu mam na myśli głównie stylową, to naprawdę dla nich robienie tej kawy to był wysiłek, to było coś nowego. Dla nas się wydaje takie och, proste, ale one na przykład nie wiedziały, czy ta woda ma być wrząca, ile ma być łyżek tej kawy, jak to ma być mocne, czy to ma być z mlekiem, ile to ma być posłodzone i tak dalej, i tak dalej. Dlatego brano na specjalne kursy. My myślimy sobie, że dzisiaj barista to jest zawód świeży, a wcale, że nie. Również w PRL-u takich rzeczy oczywiście że się uczą. Co w tym kasynie jeszcze się działo? Działała taka kawiarenka również przy tym kasynie i w 1959 roku zakupiono do kasyna telewizor marki Orion. Posiadanie telewizora to był bardzo duży luksus. I to jest też ciekawe, o tym trąbił głos Nowej Huty, o tym wtedy pisało się w prasie, że ten telewizor tam się pojawił i że on wzbudza nieoczekiwane reakcje. Dlatego, że skarżono się, że nie chcą klienci kawiarni oglądać jakichś transmisji ze zjazdów PZPR. Przypomnijmy to długogodzinne transmisje, czy korzystać z właśnie takich politycznych programów. I wtedy nie ma, jak leci właśnie na przykład Gomułka, to nie ma chętnych na oglądanie telewizji w tej kawiarni, ale jak jest rozgrywka jakaś sportowa, na przykład tutaj grzmiał dziennikarz Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie w Czechosłowacji, to już tłum wtedy jest, to nie idzie się dopchać do tego kasyna. To miejsce, gdzie tych polityków podejmowano, kto to tam przyjeżdżał. No na przykład jednym z częstych gości w kasynie był Józef Cyrankiewicz. To przypominam postać PRL-u bardzo istotna, pięciokrotny premier w PRL-u. I był zapraszany tutaj z okazji ważnych rocznic, między innymi brał udział w jubileuszu dziesięciolecia Huty w 1959 roku. W 1961 roku, okazji wyborów, tutaj mam takie informacje, że był. I co ciekawe, podczas jednej z wizyt w kombinacie zdarzyła się bardzo nietypowa sytuacja, o której mi opowiada pani, która tam ówcześnie pracowała. Tu będę cytować. Cyrankiewicz przyszedł tam, gdzie na górnej sali była szatnia i toalety. Przyszedł i mówi, czy może zadzwonić. Ja mówię, proszę uprzejmie. Zawsze tam w pogotowiu gdzieś z boku siedziałam, żeby patrzeć, czy nakryte, czy podane, czy mają wszystko, czy wszystko się odbywa jak należy. Bo od tego też zależała moja praca. Jak na takim przyjęciu się udało, to wszystko było w porządku. Wyszłam z tej szatni. On telefonował i mówi, a gdzie tu jest wyjście? A ja mówię, że tam, bo tam było takie osobne
wyjście do holu. On mówi, wie pani co? Ja się chcę urwać obstawie. Chcę jechać do mamy. No i urwał się tej obstawie. Zanim się obstawa zorientowała, to minęło jakieś 20 minut, może więcej, nie wiem. Zaczęli gorączkowo go szukać. Gdzie jest premier? Gdzie jest premier? Gdzie jest premier? A premiera nie ma. Na to ja mówię, pojechał do mamy. Zdenerwowanie było ogromne. Zaczęto obwiniać mnie, że dałam mu uciec, że nikogo nie powiadomiłam. Ale co miałam zrobić? Stanąć w drzwiach i powiedzieć, panie premierze, pan nie pójdzie stąd? Tu koniec cytatu. No i oczywiście chcę jakby już tutaj uprzedzić szczęśliwe zakończenie. Cyrankiewicz się znalazł bez szwanku. Natomiast z tego cytatu wynika też właśnie raz, że warunki tej pracy, że po prostu no, tutaj osoba, która odpowiadała za to przyjęcie, tę wizytę w Cassini, no nie do końca wiedziała, na co ma wpływ, na co sobie może wobec takiego Cyrankiewicza pozwolić. Więc z takim stresem musiał się liczyć pracownik, przynajmniej te panie, które rozmawiały ze mną, które pracowały w Cassinie, które tworzyły jego zespół, to wspominały, że gdy przyjeżdżała jakaś delegacja, to nie czuło się aż tak bardzo tego dystansu, że szacunek był okazywany czy przez polityków, czy przez jakichś właśnie urzędników, ludzi na co dzień tworzących taki zrąb tego systemu politycznego, że jednak nie było takiego pogardzania, czy jakiejś takiej odczuwalnej wyższości dystansu, tylko jednak to było bardziej takie spokojne, takie swobodne, że one przynajmniej wspominały, że dosyć duży komfort im to dawały i że wspominały też, jak odbywało się przygotowanie posiłku na taką wizytę, że to było bardzo duże wydarzenie. Wcześniej ustalone z centralą, co ma być podane, te wszystkie próbki prokuratorskie, etc., co dany polityk lubi. One wspominały, że dla Edwarda Gierka sprowadzały na przykład z Krynicy kaszankę i salcesą, no bo on po prostu to lubił, że wołał wtedy, o, moje ulubione danie. Więc tutaj są jeszcze takie półprywatne wizyty, które odbywały się w budynku Z, czyli z kasyna po prostu tylko dostarczano tamto jedzenie. Oczywiście te dwa budynki są połączone pod spodem i no oczywiście kelnerki, czy osoby, które przygotowywały wtedy takie półoficjalne powiedzmy spotkanie w gabinecie dyrektorskim, nie szły przez gościniec, tylko oczywiście szły sobie tam pod spodem tunelem i te posiłki tamtędy szły. Ważną rolą też kasyna były Sylwestry i Bale. To ten homo ludens, ten człowiek bawiący się, który często właśnie w takim mieście jak kasyno istniał. Jest wiele wspomnień, wiele materiałów na temat tego, jak takie sylwestry wyglądały, co się działo, że było to miejsce takie właśnie z tańcami, wiecznie żywe i że też po prostu dostarczające takiej, powiedziałabym, bardziej prestiżowej rozrywki, czyli właśnie taki bal sylwestrowy w kasynie, no to już jednak był bal, na który niewielu też mogło sobie wtedy powiedzmy pozwolić, że to jednak było zarezerwowane dla ludzi, którzy byli wyżej postawieni. Natomiast właśnie na zdjęciach tego okresu widać, że to poczucie zabawy, takiego miłego spędzenia czasu również miało miejsce właśnie w kasynie, że to było też miejsce przeznaczone na takie chociażby właśnie bale karnawałowe czy sylwestry. Kasyno Huty imienia Lenina jest miejscem, które już nie istnieje. Ja cię uśmiecham teraz, bo do wielu pań, z którymi rozmawiałam o kasynie, to po prostu nie docieram. W sensie one mówią o nim w czasie teraźniejszym. Gdy robiłam wystawę i próbowałam im powiedzieć, że to już jest przeszłość, która będzie dokonana, bo akurat wtedy mniej więcej chyba też część kasyna, która jeszcze działała, była zamykana, ich pamięci to nie było rozpoznane, to jest wciąż chwila obecna, czy była chwila obecna. Natomiast właśnie też to, co mówiłam przy okazji OZR-ów, kasyno przy okazji transformacji ustrojowej było sprywatyzowane i początkowo też wziął je Hutbus. Od 1992 roku liczymy, kiedy to kasyno zaczęła działać w strukturach firmy Hutbus.
ale z czasem zostało pomniejszone, przekształcone w taką przestrzeń bardziej właśnie stołówkową, z zachowaniem pomieszczeń kuchennych i ostatecznie zamknięto je w 2016 roku. Natomiast potem zaczęły się pojawiać, docierać do mnie też jako do kuratora wystawy, czy do osoby, która się gdzieś tymi kulinariami w Nowej Hucie interesuje, takie jaskółki zmian, że to kasyno na nowo będzie reaktywowane, że ono będzie działać, ale przyznam szczerze, że też nie do końca jestem w temacie, na ile ono działa, jak, nie jestem w stanie tu powiedzieć. Natomiast faktem jest, że w pamięci zbiorowej nowochucian, tego pokolenia, które właśnie pracowało w kombinacie w latach PRL-u, no to kasyno jawi się jako takie miejsce bardzo dobre, ciekawe, gdzie bardzo dużo imprez się odbywało właśnie tych, o których trochę będę mówić w trzecim podcaście, czyli przy Ośrodku Kultury Huty imienia Lenina. I takie miejsce właśnie świadczące o prestiżu też huty, o prestiżu kombinatu. Wspomniałam o tych kiermaszach spożywczych i to też było coś takiego ciekawego. Do dzisiaj zachowały się takie tablice, które zapraszały na te kiermasze. I na tych kiermaszach można było po prostu w okresie świąt kupić takie menu świąteczne, bym powiedziała, przyrządzone w tym kasynie, czyli dajmy na to jakieś uszka, nie wiem, makowiec, sernik, jakieś tego typu potrawy, które po prostu przy świętach są. I co ciekawe, takie kiermasze nie tylko były w kasynie, ale po innych nowochódzkich znanych restauracjach również się odbywały, więc to było coś takiego charakterystycznego wtedy. Dziękuję serdecznie za uwagę. To była druga część podcastu. Tym samym wyczerpujemy wątek strawy właśnie dla ciała. I w następnym podcaście zaproszę Państwa do porozmawiania o strawie duchowej, o czymś, co się nam kojarzy właśnie bardziej już z tą rolą kombinatu, taką kulturotwórczą w tym najbardziej kulturowym wymiarze, czyli o ofercie kulturalnej Domu Kultury Huty imienia Lenina. Do zobaczenia, do usłyszenia.